Dzisiaj do Suchowoli przyjechał samochód średni. Przywitaliśmy go w naszym strażackim gronie. Spotkaliśmy się jako druhowie i na swój sposób przywitaliśmy światłem, dźwiękiem, dymem po strażacku. Nasz samochód przejechał dzisiaj wszystkimi ulicami z Suchowoli. Chcieliśmy pokazać naszym mieszkańcom, że zakupiliśmy nowy sprzęt, że od tej pory będziemy mogli dbać o ich bezpieczeństwo na najnowszym, dostępnym w tej chwili na rynku sprzęcie. Myślę, że chyba najbardziej cieszą się z tego nasi druhowie, którzy zasłużyli, bo naprawdę tyle serca, ile wkłada jednostka z OSP Suchowola, to jest takie uwieńczenie naszej pracy, dlatego jesteśmy dzisiaj zadowoleni. Jednostka OSP Suchowola to jest jedna z najlepszych w województwie i zasługuje po prostu na bardzo dobry sprzęt. Można powiedzieć dzisiaj, że słowo się ciałem stało, bo zapowiedzieliśmy kupno tego nowego samochodu już jakiś czas temu. No i przede wszystkim dzięki wsparciu pana ministra Zielińskiego dzisiaj możemy się wreszcie cieszyć oto nowym, pięknym samochodem średnim gaśniczym, który właśnie teraz pokazuje się mieszkańcom Suchowoli, żeby mieszkańcy Suchowoli wiedzieli o tym, że jest nowy samochód, mogą się czuć bezpiecznie. Samochód kosztował 825 tysięcy. Gros środków pochodzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład gminy jest na poziomie 300 tysięcy. Samochód typu Volvo, średni gaśniczy, 3000 litrów wody, prawie 300 koni mechanicznych. Gotowy do jazdy, gotowy do służby jednostce i niech służy naszej jednostce SP jak najdłużej. Serdecznie druhom gratuluję nowego sprzętu. Ten nowy samochód, który w tej chwili przyjechał do nas pod remizę, jest to średni samochód uterenowiony 4x4, będzie służył nam do wyjazdów trudno dostępne miejsca. Te samochody, które mamy, są stricte samochodami miejskimi, służące nam bardzo często do obsługiwania zdarzeń na drodze krajowej numer 8. Dzięki temu wozowi na pewno wzrośnie nasza dyspozycyjność na teren całego powiatu, z tego względu, że to jest sprzęt z 2018 roku z najnowocześniejszymi systemami. Oficjalne przekazanie samochodu nastąpi 15 października w poniedziałek o godzinie 9. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców. Mam nadzieję, że będziemy się cieszyli we wspólnym gronie z tego zakupu.